Wielu rolników w Polsce mimo terminu płatności czekało na swoje pieniądze czasami od kilku do kilkunastu miesięcy, de facto otrzymując je. No tutaj coś jednak chyba nie działa, tak? Ja akurat jestem rolnikiem ryczałtowym i prawo przewiduje coś takiego, że rolnik ryczałtowy za swoje płody rolne ma otrzymać wynagrodzenie w przeciągu 30 dni. Końcem września, kiedy ja dałem ostatnią dostawę i przed termin wystawiania faktur, ja dostałem faktury z terminem płatności 60-dniowym i zapytałem się, dlaczego tak jest. No bo tak ma być. No nie może być coś takiego, że po dostarczeniu towaru, po opieczętowaniu fakturami, pan Furmański, właściciel, przysyła nam pismo od restrukturyzatora wyciągnięte z palca, że umarza nam 50% i sądowy restrukturyzator to potwierdza.